Moje dziewczyny były bardzo cierpliwe, jeżeli chodzi o moje przygotowania w domu, bo ja potrafiłem naprawdę po nocach wyjść gdzieś tam, mam taką pracownię u siebie w domu, gdzie dość często przebywam i jak robię swoje rzeczy muzyczne, to tam to robię, się zamykam, no ale wiadomo, wieczorem jednak niesie się po domu. Więc musiały dziewczyny faktycznie znosić moje wycia do Księżyca, ale tutaj naprawdę ja jestem mega im wdzięczny za to, że to znosiły i że tyle mi pomagały, bo Basia mi bardzo często jakieś różne rady, chociaż się wkurzałem, że to jeszcze nie jest ten moment, że w sensie takim, że kurde, ja myślałem, że to już jest okej, a tutaj ty mi mówisz, że to nie jest okej. Miałem takie momenty, bo faktycznie tyle, tak jak mówiłem wcześniej, tyle energii, ile trzeba zużyć i tyle takiego poświęconego czasu, żeby się nauczyć, żeby tak naprawdę każdą linijkę tekstu opanować, z każdym szczegółem danego artysty. To jest mnóstwo pracy, miałem takie czasami właśnie, że kurczę, no ty mi mówisz, że to nie jest tak i tak znowu z powrotem do tego tekstu mówię, dobra, to jeszcze raz. No ale naprawdę znosiły to bardzo dzielnie i bardzo im za to dziękuję, bo 3,5 miesiąca bycia. To jest tak dobra szkoła, takiego po prostu obycia się ze sceną, takiego faktycznie znalezienia siebie gdzieś na tej scenie w różnych tutaj przestrzeniach, bo to co mówiłem wcześniej właśnie to jest to, że my się musimy odnaleźć w przeciągu tygodnia w całkowicie innej przestrzeni nagle, całkowicie innymi emocjami, z całkowicie inną postacią, energią i to jest super, super w tym programie i naprawdę będę każdemu polecał, jeżeli będzie mógł spróbować z kolegów, koleżanek i będą się nad tym zastanawiać, to na pewno będę ich wspierał, żeby walczyli. Basi też pewnie, ale ja wiem, jak Basia jest zajęta na co dzień, a to jest naprawdę bardzo, bardzo pochłaniający czas i energię też właśnie program, więc no zobaczymy tak naprawdę. No, to już zależy od niej.